Aha, tego bala ładnie rozpracowały. Niedawno przywoziłem, a już taki czubeczek się został. Jeszcze kilka dni i po balu tej Ala Gorzowskiej. Chyba im smakuje. Przynajmniej nie narzekają. Tutaj muma leży i tak sobie żuje. Też trawkę. Nie, ważniaku? Piękne słońce. Ty się kisiłeś w piwnicy. Siema! W kolejnym filmie. Dzisiaj 17 października. Za chwilę 11. I od rana wyciągam betoniarkę. Szukam jakiegoś dużego worka. Spuszczam pszenicę, bo mama z pracownikiem będą po południu zaprawiali, a ja będę talerzował, znaczy uprawiał te kawałki, co zaorałem. Bo to trzeba dzisiaj uprawić i jutro będziemy siać, bo nawóz już rozsiałem. Dobrze w sumie, że rozsiałem we wtorek. Siedem mnie nie było niestety, a dzisiaj jest wiatr. Także znosiłoby trochę. Oż w mordę. Kluczyk został się w domu. Wpisz tu. No, tu jest materiał siewny tam po ziemniakach. Przężyto. No, a betoniarka stoi tam. Na końcu. Agregat też jest na końcu talerzowy. Także najpierw trzeba wyjechać ciągnikiem z rozsiewaczem, później te rury od szminki wyciągnąć, sortownik i można wyciągać betoniarkę albo agregat, albo jedno i drugie. Idę po kluczyk i działamy. Nie? Psi? Piesi? Jest jeden pies. Aha, tam na dyłki. A psinka gdzie? Jest psinka, że jej nie ma? A, jest to. Opala się na słońcu. Zrozum, przestawiam tylko ciągnik. Nigdzie nie jedziemy. No, dokładnie tak. Dlatego cię tu nie będę wrzucał. Jaki chętny, żeby się przejechać. No chodź. Tu cię wciągnę. Tu się możesz przejechać. Czujnik parkowania. Jeżeli wolno szczeka, znaczy, że przeszkoda jest daleko. Mogę, Maniek? Jeszcze mogę? Kurde, gdzie tą paletę postawić? Żeby nie przeszkadzała. Dobra, za 60 jak na razie. Wyciągnę talerzówkę, to sobie później będę ustawiał. Dobra, przyjechał. Pani odejście, no jelda. Pani przyjechała? Haha, jaki szczęśliwy pies. A ty tu co? Miejsce grzejesz? Dla mnie? Zgasiłem ciągnik, bo jeszcze dolewałem AdBlue do Fenda. Bo mama jedzie po pasze. No to wrzuciłem jej te dwa baniaczki od ekologii, żeby nie brakło, żeby był zapas. I teraz zapalam 30 i przestawiam tą betoniarkę tutaj.
a później wojeczek, albo najpierw wojeczek poszuka mnie, taką 500, żeby później nie szukać, jak ciągnik będzie zapalony, bo bez sensu paliwo wypalać. Można sobie to zawczasu naszykować. No i tyle się tu miejsca zrobiło. I ta zgrabiarka wypasowała tam na koniec, żeby ją przestawić. No, albo na koniec przestawić te skrzynie, ustawić tam w słupku. A zgrabiarkę ustawić, chociaż ona więcej miejsca zajmie niż te skrzynie, to lepiej już chyba, żeby była tam na końcu. Tylko nie wiem, czy mi się uda tak wjechać pięknie. Betoniarka w górze, można wyjeżdżać. Takie coś ogarnąłem pięknego. A mama stwierdziła, żeby tu betoniarkę przywieźć i wiadrami będą od razu do betoniarki narzucać i z betoniarki do woreczków i tu ustawiać. Także mój pomysł do skreślenia się nadaje. Takie coś. A te dwa słodziaki opalają się na słoneczko. Nie, ładnie przygrzewa dzisiaj. No, ja betoniarkę mam ustawioną, podłączoną. Teraz sprawdzić, czy się obroty zgadzają. A jeszcze miałem ten przetrząsać, przestawić do południa. Jak na razie tak to wszystko ustawiłem. Tam jeszcze sortownik się zmieści. Tutaj talerzówka z fendem i auto, ewentualnie 30. A i jeszcze rozsiewacz gdzieś trzeba by ulokować. No ale to zmieści się. Gdzieś się rozsiewacz zmieści. Jeszcze mi pług będzie potrzebny, będę go wyciągał. Jak na razie go tutaj nie przestawiam. Jak założę tamten kawałek, będzie go można schować. I się zrobiła 12 za chwilę. Idziemy na obiad. Ty wiesz, gdzie się położyć. Idealnie przed kołem. Dobrze, żeś się bliżej nie położyła, co? Ja tutaj wykręcę, bo najpierw muszę zatankować, ale mimo wszystko zawsze na drodze, zawsze na przejeździe musi leżeć. AdBlue pełno, paliwa, resztka została w zbiorniku. Ja pierdzielę, ten wąż na styk. Tutaj tak i tutaj naciągnięty na maksa. Ojej, ale tankuje się. Pierwszy raz nie sprawdziłem, czy się hak zabezpieczył. No i właśnie się nie zabezpieczył. Mi się talerzówka zeskasowała. No zająbiście. Po prostu zająbiście. Ciężko ma. Ale ładnie się robi. To trzeba przyznać. Jak będzie prostsza orka, nie tu od granicy, co jest lekko nierówno, to można ją trochę wypłycić.
ale tutaj ją wsadziłem dość głęboko, żeby wyrównała ładnie. Ale stado kuropatów. 2, 4, 6, 8, 9. 9 sztuk tu biegnie. Fajnie to wygląda. Sympatyczne ptaszki. Nie to, co żurawie. No, tutaj jest glina. Tu będzie ciekawie. Na pewno się zeschło. Ale taka talerzówka to to rozbije. Ale agregat kuzyna by tego nie rozbił. Co jest przy silniku. Bo to tym zestawem będziemy siali, dlatego muszę najpierw swoją talerzówką to uprawić, a później jego zestawem. I wtedy będzie ładnie. A jak będzie brona wirowa, to na raz. Pójdzie wszystko pięknie. Uwierzcie na słowo. Jeszcze zerknę, czy łącznik nie uderza o to zabezpieczenie. Nie, jeszcze 2 cm luzu jest przy talerzówce. Przy pługu jedynie jest coś nie tak w tamtych rejonach. A ptaszyny znowu biegną. Jak będą za każdym razem biegły? Jak będę jechał w tej wewte? Kurde, monotonna do praca troszkę jest. Ale już kawałek zrobiłem. Ładnie to idzie. Gdzieś na połowie będę? Nie będę na połowie jeszcze. Nie, chociaż jest kukurydza. To już to po pszenicy zrobiłem, po poplonie. Także ponad 2,5 na pewno mam uprawione. 2,5, może 3. Ale tu już kukurydza zaczyna się pokazywać. No tak. Spalanie 20, 21 powierzchnia plus minus 3 hektary na chwilę obecną. To jeszcze mam tu do zrobienia ponad 3, bo tu jest 6,20 chyba w tych dwóch kawałkach. Mama Mańka zabrała, już mu się znudziło jeździć. Kitajec tam leci, nie wiem czy będziecie widzieli. Ale one się ukrywają tak na tym polu, że dopiero jak ruszy spod koła prawie, że no to się go zauważy, a tak to się zagrzebia, taki szary, to ginie w tej ziemi. Tutaj jeden, a tam z początku drugi gdzieś był. Kuzyn sobie wymyślił, że będziemy kopać rowy. No i tam stoi koparka i tak sobie mierzą z gospodarzem, jak tu zrobić, żeby spady powychodziły. No i się okazało, że tutaj trochę przybiorą mi tego kawałka i w głąb będzie 60 centów niżej niż tutaj jest. Także no, głębokie rowy wykopią, żeby spady powychodziły, nie? Bo inaczej nie będzie woda odpływała, jak tu by było płyce, i muszą się odsunąć od asfaltu w stronę pola, żeby się asfalt nie obywał. Taki jest temat. No i parę złotóweczek to znowu będzie kosztowało z własnej kieszeni, bo to za ten odcinek to kuzyn płaci i ja, bo chcę sobie właśnie zrobić lepszy odciek, żeby go tam nie zalewał przy większych deszczach. Cały mój kawałek to jest, nie ukrywajmy, dość długi. Nie wiem ile to metrów z 300. Także no, trochę wyjdzie do zapłaty ta zabawa. No i on zabiera ziemię z
elektrycznego i ma mi przywieźć z podwórza, bo gdzieś ma tam kupę usypaną tej ziemi z podwórza. A znowu bierze, bo mówi dobra do ogrodu. Także nie tylko ja uważam, że ziemia z rowu jest dobra, bo też ją szpadlem kopaliśmy do ogrodu i pod kwiatki była taka, a ktoś w komentarzu, ziemia z rowu dobra? Tą co biorę, te wywrotki, które na nie użytki włożą, no ja tam uważam, że dobra, bo to nie jest jakaś droga przelotowa, też jakoś dużo soli nie sypią. Także poza śmieciami nie uważam, żeby to była zła ziemia. Jak zbierałem z podwórza u siebie, no to pH miała takie, że nawet nie trzeba było tego wapnować, jak się gdzieś ją rozprowadzało. No i tutaj robię ostatni przejazd przy granicy jeszcze raz, żeby wyrównać. Jeszcze trochę na glinie zrobię nakładek, żeby rozbić te bryłki, bo się porobiły. No i jutro siejemy. A w sobotę jeszcze tamten kawałek przejadę za rowem, co jest, to znaczy ścieżki przejadę tym agregatem. No i w sobotę dokończymy siać pszenicę. Na przyszły tydzień, no to orka tamtego kawałka po ziemniakach, no wcześniej stależować trzeba, później zaorać, stależować i zasiać pszenżyto. Także do środy, czwartku myślę, że się wyrobię z siewami wszystkimi. Tam w oddali, przed drzewem w chwili obecnej, warzniak, a tutaj ta kalika się wlecze na trzech łapach, psinka za nim. Idą zwiedzać. Co za psy niereformowalne. Tutaj o psince mówię, nie? Bo ważnie, jak sam to nie pójdzie, ale z nią no to się zaciesza i leci. 52 litry spalił, to wychodzi średnio ile? 8,4 litra, tak? Przed chwilą liczyłem i już nie pamiętam. Kurde, żebym się nie rozbił. 8,38 średnio. Taką talerzóweczką przy 9 na godzinę dość głęboko. A, na szufle od ładowarki ładują ziemię. Myślałem, że na przyczepę. Jak im tu idzie kopanie. Nagramy ich. Piękny ruch będzie. No, zobaczymy jutro, jak dojdą do sklepu, jak ten rów będzie wyglądał. No, jest za 15, 17 i ja uciekam, bo mamy gości. Także koniec na dzisiaj. No. Mama tutaj z pracownikiem zaprawiają zboże. Mają 30 woreczków chyba. Już mają, albo zaraz będą mieli. Także dobrze im idzie. Jednak betoniarka niezawodna. No i jutro jak przyjadę, to od rana będziemy siali. Już jest to pole przygotowane, te dwa kawałki. Ale wołeczków, ja pierdykam. Jest materiał. Dużo. Zaraz zobaczymy, jak się fen z talerzówką zmieści do przechowalni. A, tu idzie ta. Patrzę, co tu za przewód leży, a tu leży wąż z wodą. Kurde, zawsze na styk to idzie.
wszędzie. Za małe te gajarze. Ale talerzówkę by się tam wsadziło w kąt. Kurde, gdyby nie 60. Jakby dobrze ustawił, no to tu jeszcze samochód wchodzi i jeszcze tu by się rozsiewacz zmieścił, tylko trzeba 60 obrócić, bo będzie łatwiej nią wyjechać, jak będzie potrzebna. No teraz gasimy, prąd wyłączamy i tyle. To tutaj wygląda. Jeszcze jest miejsca. Trochę. Albo tu rozsiewacz postawić, a tu ciągniki ujechać. Jakbym agregatem dojechał do tamtej strony, to tu może by się ciągnik zmieścił. Trzeba to jeszcze przemyśleć, żeby było dobrze. Jak sobie ładnie kogucik z kurką tutaj siedzą. We dwoje. Dobra. Standardowo, jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!